Moi kochani, witam Was na moim kanale w takim wielkim, zbiorczym book haulu z wakacji. Wakacje kupiłam dość sporo, albo przybyło do mnie dość sporo i to wszystko będę chciała Wam w tym filmiku pokazać, ponieważ jak wiecie, moje podsumowania z book haulami nie wypadły zbyt dobrze i nie przeżyły, a więc będziemy to robić w inny sposób. Aby nie przedłużać, zaczynamy pokazywać te książeczki. Oczywiście książki nie będą w jakiejkolwiek kolejności, ponieważ nie pamiętam, jakie kupowałam. Jedną z książek, którą tu mam, to jest Hashtag Remigiusz Ambroza, który dostałam tak naprawdę lekko po premierze. Niedużo czasu właśnie minęło od premiery, kiedy miałam okazję po prostu ją dostać. Jeśli chodzi o hashtag, to recenzja jest na moim kanale i tutaj macie po prostu na górze do niej linka w podsumowaniu. Ale tak naprawdę z tą książką wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ to było przed moim wyjazdem z moim chłopakiem do Anglii. I Maciek właśnie do mnie zadzwonił i zaczął tak coś kręcić, czy kupiłam sobie tą książkę, czy może być w naszej księgarni w naszym mieście. No i potem kazała Maćka, mama do mnie zadzwoniła i oczywiście kazała mi przyjść do domu, do nich, jeżeli będę miała chociaż trochę czasu. No i przyszłam do nich i dostałam reklamkę właśnie z tą książką. Z książką, którą bardzo chciałam, z książką cudowną. Z książką, która zapadła mi głęboko w sercu, a więc jeżeli jesteście ciekawi, co o niej sądzę, to zapraszam do recenzji. Oczywiście jestem wkurzona, bo pożyczyłam mojej przyjaciółce mamie mojej przyjaciółki i troszeczkę ją poniszczyła, a więc więcej mojej żadnej książki nie pożyczę, a tym bardziej takiej cudownej. Jeżeli troszeczkę skrzeczę, to przepraszam, ale to jest jeszcze końcówka mojej choroby i mam świadomość, że mogę wyjść przez nos. Przecena w Empiku, czyli tatuażysta z Auschwitz. Jak wiecie, ja uwielbiam taką tematykę Auschwitz i tą książkę bardzo długo chciałam. Zapłaciłam za nią 23,49, a nie 40 zł, a więc naprawdę fajna przecena i jeżeli ją czytaliście, dajcie mi o tym znać. Ogólnie, jeżeli czytaliście cokolwiek z tego, dajcie mi po prostu znać. Przed moim wyjazdem z Warszawy do mojego rodzinnego miasta kupiłam sobie błękit Mai Lundy i co prawda zabuliłam, bo dałam za tą książkę 45 zł. Ale było spotkanie z autorką i bardzo chciałam mieć autograf i no mam autograf autorki w tej książce, a więc świetnie, bardzo się z tego powodu cieszę. I jestem ciekawa błękitu, bo wydaje mi się taka poważna historia. Jednocześnie, bo ja mam szczerze, że ta historia bardziej mnie ciekawi niż historia pszczół. Bo historia pszczół wydaje mi się nie w moich klimatach, a błękit już bardziej. Jestem ciekawa, jak będzie wykreowany świat bez wody i jak poradzą sobie z tym nasi bohaterowie, więc jeżeli tylko ją przeczytam, to od razu dam Wam o tym znać. Wakacje byłam też z moim chłopakiem w górach, z czym wiązały się antykwariaty, do których chodziliśmy. Tak naprawdę w antykwariatach bardzo mi się podobała i bardzo chciałam też serię Anię Zielonego Wzgórza. Jednakże były chyba po 8 czy 9 zł, a to były takie wydanie, że najstarsze, to jeszcze okładki się rozlatywały. A więc uznałam, że jeżeli za całą serię mam zapłacić dość dużo, a za 12 zł kupię nówkę, to naprawdę mi się to nie opłaca. Jednak znalazłam za 4 zł Hamleta Williama Szekspira, a uznałam, że sobie wezmę, ponieważ nic nie czytałam Williama Szekspira oprócz Romeo i Julii, a jednak cały czas się ludzie nad tym zachwycają, więc ciekawe, co ja będę sądzić o tej książce. Kolejna książka, książka recenzencka, którą niedługo w końcu muszę przeczytać, to jest Ucieczka z martwego życia od Benedicta Wellsa. Tak naprawdę już była recenzja jednej książki na moim kanale, tej książki. Była to recenzja końca samotności, koniec samotności. I teraz jestem ciekawa tej książki, ponieważ bardzo mi się podoba styl taki melancholijny i naprawdę dość fajny, więc ciekawi mnie, jak będzie to w tej książce. Kolejna książka recenzencka, również przeczytana. Ta książka była też w jakimś podsumowaniu, z tego co kojarzę. Mówię tutaj o Zaginionych laleczkach, czyli książka, która po prostu wbija mnie w fotel, która była genialna, była wspaniała, była cudowna. No i po prostu nie wiem, co o niej jeszcze mam powiedzieć, bo to było po prostu genialne i czekam na kolejne części. Kolejne dwie książki, jedną tutaj mam, a drugą nie, to są od wydawnictwa Samo Sedno. Jedną czytałam i również była w podsumowaniu.
Jednakże nie mam jej ze sobą i to było właśnie o takim dobrym odżywianiu. Bardzo fajnie napisana książka. A tu mam jeszcze drugą książkę od Samo Sedno. To jest Siła Niedoskonałości. Ostatnio było bardzo głośno o tej książce w internecie, na Instagramie, więc się cieszę, że ją mam, jednakże no, na razie jej nie przeczytałam. Tylko 230 stron, więc muszę się w końcu za to zabrać. Jest to ciekawy poradnik, który mogę usiąść i spędzić miły czas, więc mam nadzieję, że zrobię to jak najszybciej. Kolejna książka i pierwsze spotkanie z tą autorką, czyli książka Casey West, Słuchaj swojego serca. Książka, której recenzję jest na kanale, książka, która jest genialna, książka, która sprawiła, że zakochałam się w Casey West i która jest po prostu świetna, więc jeżeli macie okazję, to zapoznajcie się czy z twórczością Casey West, czy właśnie z tą książką, bo ta książka jest naprawdę taka ma taką super aurę wodną, o czym mówiłam Wam nieraz w podsumowaniach, mówiłam w recenzji, a więc nie będę przedłużać, zajrzyjcie do tych recenzji. Dobra, teraz będę leciała bardzo nie po kolei. Harlan Coben, no bo w wakacje troszeczkę się ich zebrało. Mam tutaj krótką piłkę Harlana Cobena. Jest to szósty tom, musiałam to sprawdzić, jest to szósty tom serii o niebezpiecznych kłamstwach. Już mnie nie oszukasz, Harlana Cobena, czyli 13 tom serii w labiryncie kłamstw. Bez pożegnania, czyli 11 tom w labiryncie kłamstw. Błękitna krew, czyli 12 tom w labiryncie kłamstw. Bez śladu, czyli 9 tom w labiryncie kłamstw. Nieznajome, czyli 10 tom w labiryncie kłamstw. Jak wiecie, ja Cobeny zamierzam czytać wszystkie, a więc no, na razie kolejne tyle zagościło na mojej półce. No, ja będę je czytała, wiadomo, że wszystkich nie czytam od razu, bo jest to po prostu niemożliwe i każdy po prostu o tym wie. Jednak nie zmienia to faktu, że bardzo bym chciała czytać je po kolei, tak jak były wydawane, ponieważ później tam się zaczynają seria, aby nie gdzieś tam nie pogubić tych wątków. Zamierzam czytać to po kolei, no jak to wyjdzie, zobaczymy, ale jestem na razie bardzo pozytywnych myśli. Dobra, kolejna taka story time. Mam tutaj taką książkę z autorskiej. Ogólnie z moim chłopakiem mam coś takiego, że ja dużo czytam, on czyta mniej, a ja nie mówię też, że super dużo czytam, bo widać, ile rzeczy jest na mojej półce nieprzeczytanych. Jednak no, byliśmy w autorskiej, on ma kuzynkę w autorskiej, ja mam przyjaciółkę w autorskiej. Uznaliśmy, że skoro mamy zniżkę, wybierzemy sobie książki, ja jemu, on mi. Co prawda wybrałam książkę, którą bardzo długo chciałam i jestem przeszczęśliwa, że ją w końcu mam. Książkę, która ma dużo wspólnego z moimi studiami. Jest to książka Izy Michalewicz, Zbrodnie prawie doskonałe, czyli nasze policyjne polskie archiwum X, w której są spisane kilka spraw. No, o, między innymi tutaj krakowska sprawa skóry widzę, o której ostatnio też troszeczkę czytałam. Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. A do tego wszystkiego mój chłopak kupił mi najpiękniejszą zakładkę na świecie, czyli takie oto łapki z napisem Bieszczady na dole. I to wszystko mi kupił wtedy, kiedy właśnie byliśmy w górach u niego. Więc jestem bardzo szczęśliwa, że takie coś dostałam. Tylko mam cudowną dedykację, więc to jest jeszcze dla mnie jeszcze bardziej wyjątkowa książka. Tak naprawdę mój chłopak przyjechał do mnie do Warszawy w ten weekend. Poszliśmy do dyskontów Dedalusa, czyli tych tanich książek. I bardzo mi zależało, żeby znaleźć tą serię, którą kiedyś czytałam, która też ma trochę wspólnego z moim kierunkiem studiów. I chodziło mi o te książki, które kiedyś czytałam i o których Wam chyba mówiłam, czyli Chłopiec, którego nikt nie kochał, od Casey Watson. No i w jednym z się nie mogłam znaleźć książek, w drugim znalazłam. Za 9 zł kupiłam sobie Mamusiu, tatusiu, za co mnie tak nienawidzisz? Jeżeli ktokolwiek wie, co to jest Casey Watson i o co z tym wszystkim chodzi, to powiem Wam po prostu, że to jest osoba, która prowadzi domy dziecka, ale takie nie domy dziecka, że dziecko tam przychodzi tak jak w Polsce i jest jakiś tam czas, tylko to funkcjonuje tak, że prowadzi to domy dziecka i te dzieciaki przychodzą na jakiś okres czasu, czyli na przykład powiedzmy na 2 miesiące, na miesiąc. Znaczy na 2 miesiące przesadziłam, ale na krótszy czas, one nie mieszkają tutaj przez większość czasu. One są tak przerzucane z rodziny do rodziny. I do Casey Watson przychodzą dzieciaki z wielkimi, wielkimi problemami i tak naprawdę już w takich sytuacjach, gdzie wydaje się, że po prostu
nie masz dla nich ratunku, a Casey znajduje i odnajduje w nich to dobro i to jest cudowne i przez to te książki mi się bardzo, bardzo podobają i mam nadzieję po prostu, że będzie mi dane więcej ich przeczytać. I z kolejną książką jest w ogóle takie też kolejne story time. Chodzi po prostu o to, że ja chodziłam i nie mogłam się zdecydować, którą książkę Casey Watson chce, bo tam są też inne autorki, ale teraz jestem przekupiona tą Casey Watson i chciałabym jej kolejne książki czytać, później może sięgnę po jakieś inne. I nie mogłam się zdecydować pomiędzy książkami. Mój chłopak tam stał nade mną, a ja tak, to. Pieniądze również tam mi nie sprzyjały, więc nie miałam jakoś ich nie wiadomo ile. Więc nie było mnie też stać na książki, które są po prostu droższe. Nie mogłam kupić sobie dwóch, nie mogłam sobie pozwolić, żeby wydać tam 18 zł w tym momencie na książki, które troszeczkę tak poczekają. I mój chłopak kupił mi książkę, w której nie napisał mi dedykacji, jednakże jestem pewna, że to zmienimy. Książkę również Casey Watson, Mała opiekunka mamusi. I dlaczego to jest też story time? Bo ja opowiadałam o tej książce, on się mnie pytał, o co z nimi chodzi. Ja mu zaczęłam tłumaczyć fabułę tych książek. O co tak naprawdę z nimi chodzi, że są historie różnych dzieci. Tak jak tutaj jest dziewczynka, która się opiekowała całym domem, tam w tamtej drugiej był chłopiec, który sam chciał iść do domu dziecka, a rodzice mieli to gdzieś i mu pozwolili, więc wyobraźcie sobie, jaka to była więź. No i tak naprawdę powiem wam szczerze, że siedziałam z moim chłopakiem i tak w tej księgarni i dalej mówię, kurczę, popatrz, że ja tak opowiadałam, tam ludzie się kręcili i potem zakręciliśmy się raz, jeszcze raz i patrzę, tej książki nie ma. Po prostu. I ja mówię do mojego chłopaka, że kurczę, wiecie, że w tym jak wyszliśmy, że ta pani chyba, co tak rozmawiałam i tak przychodziła, to zabrała tą książkę i sobie kupiła, bo widziałam, że była, ona się tam zakręciła, już jej nie było. Te książki były dwie, więc to nie był aż taki wielki problem. W danym momencie tak nie miałam pieniędzy, więc tak bym nic nie zrobiła. Ale mój chłopak, no, na drugi dzień wyjeżdżał o godzinie 12 i rano jak staliśmy, ja po prostu robiłam śniadanie, coś tam robiłam, nieważne. I on już miał wyjechać, był spakowany, wychodzimy. No i była bluza, którą sobie naszykowałam na wyjście. Tak rzuciłam ją na łóżko po prostu i podnoszę tą bluzę, a tu w środku, a tam pod nią ta książka. No, cudowna niespodzianka, a ja mówię, no kurde, ukrywałeś przede mną to. On nawet nie miał plecaka, nie miał niczego. Kiedy my wychodziliśmy i mieliśmy płacić, to on powiedział, ja już zapłaciłem. To dla mnie to było normalne, bo ja sobie tak się szwendam zawsze po tych księgarniach. No, bardzo mnie zadziwiło, jestem bardzo wdzięczna, bo uwielbiam takie historie, a nie powiedziałam wam, że to są historie na faktach. Tak, to są historie na faktach, więc dlatego jeszcze mam większy do nich sentyment. I ostatnia książka, która tak naprawdę do mnie przyszła w piątek, czyli z 3 dni temu, czy 4, nie chcę mi się liczyć, ale jest to Dziewczyna, która wybrała swój los od Casey West, czyli moje drugie spotkanie z Casey West. Ja jestem dosłownie na 300 stronie, czyli przede mną już końcówka, niestety muszę się z tą książką pożegnać, ale naprawdę mam duży sentyment do niej teraz i w tym miesiącu mam dość taki czytelniczy miesiąc, a więc wydaje mi się, że podsumowanie będzie większe niż zawsze. No i to tyle w tym filmiku. Dajcie mi znać, co wam się udało kupić, albo czy coś, co ja kupiłam też zakupiliście sobie. Dajcie mi też znać, czy podobały mi się moje historyjki z tymi książkami kilkoma. I dajcie mi też znać, czy znacie Casey Watson albo Archiwum X, które wam pokazywałam, bo to są takie książki, moim zdaniem, bardziej wartościowe, bo są to książki na faktach. Ja uwielbiam książki na faktach, uwielbiam reportaże, więc wydaje mi się, że takich książek powinno być po prostu więcej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Dajcie mi znać, czy lubicie takie filmiki, bo ja takie lubię bardzo oglądać, więc dlatego też lubię je nagrywać. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!